Tamarack Trail jest dziełem studia Yarrow Games wydanym na Steamie 29 lutego 2024 roku. Tytuł jest strategią opartą na budowaniu talii i walce z przeciwnikami, przy czym role kart pełnią tu zwykłe sześcienne kostki znane z gier planszowych. Oprawa wizualna jest dosyć intrygująca i bez wątpienia ma swój styl. Wszystko jest wykonane estetycznie i z bałością o szczegóły, choć wygląd przeciwników jest dosyć futurystyczny. Od strony dźwiękowej jest nadzwyczaj dobrze. Akcje postaci, jak i też inne elementy posiadają dobre udźwiękowienie, a obecna w grze ścieżka dźwiękowa doskonale ją dopełnia. W grze wita nas krótki wstęp. W nieokreślonych leśnych ostępach coś dziwnego spada z niebios. Zielona asteroida przybyła z kosmosu, powoduje spaczenie okolicy. Zwierzęta zaczynają mutować i przybierać podobne ludziom formy. Tytuł należy do gatunku roglight, przy czym każda rozgrywka to rozpoczynana od podstaw i na tych samych zasadach przygoda która jednocześnie nosi znamiona roguelite, gdzie gracz wynosi z danego przejścia surowce pozwalające na lekkie zwiększenie swoich parametrów, czy też odblokowanie budynków i postaci. Pozyskujemy też nowe kości mogące pojawić się w przyszłych rozgrywkach. Autorzy udostępnili nam trzy różne postaci możliwe do wyboru i każdą z nich gra się zupełnie inaczej, gdyż posiadają indywidualne zestawy wykorzystywanych zaklęć. Startowa postać myśliwy dostępna jest od razu, zaś resztę z nich będziemy musieli najpierw odblokować, zbierając uprzednio odpowiednio ilość specjalnego, rzadkiego surowca o nazwie Garmonbozia. Rozgrywka polega na przebyciu całej mapy od lewej do prawej, pokonując po drodze napotykanych przeciwników, by finalnie dotrzeć do źródła wszystkich problemów, czyli dziwnego elementu jaki spadł z nieba i pokonać go w końcowym starciu. Gracz musi zdecydować, jaką ścieżką będzie się przemieszczać, wybierając swój szlak spośród dostępnych, zwykle rozdzielających się na trzy oddzielne od siebie trasy. Zbiegają się one niekiedy i znów rozdzielają ze sobą, lecz każdorazowo łączą się w miejscu, gdzie czeka na nas mocniejszy boss do pokonania. Jedne z nich są bogate w przedmioty, inne w losowe wydarzenia bądź też pozwalają wstąpić do sklepu i zrobić większe zakupy. Tu trzeba wspomnieć o nietypowym i nieco przekombinowanym rozwiązaniu obecnym w tym tytule. Otóż życie jest scalone z punktami akcji. Każde rzucenie czaru z danej kostki powoduje odjęcie kilku punktów z puli naszego życia, a dodatkowo będzie ono jeszcze zbijane przez atakujących nas przeciwników oraz efekty nałożone na naszą postać. Wraz z nastaniem kolejnej tury, każdorazowo nasza postać regeneruje pewną ilość punktów życia. Przed ich utratą możemy bronić się rzucając czar defensywny, dający nam odpowiednią ilość tarcz zdolnych pochłonąć część ataku przeciwnika. Niestety znikają co turę. To powoduje, że nie zawsze możemy zaatakować wroga z pełną mocą, gdyż zużyjemy za dużo punktów HP i ten będzie zdolny przebić się przez pozostałe nam punkty i odebrać nam jedno z żyć. Nad paskiem zdrowia widać kilka żyć jakie posiada nasz bohater, przy czym odzyskać je jest dosyć trudno. Dodatkowo nieważne jak silny był atak przeciwnika, nawet jeśli mamy tylko 10 punktów HP, a ten przyłoży nam atakiem o sile 30, to utracimy tylko jedno życie. Każdy atak może odebrać nam jedynie jedno życie. A tym samym ubicie przeciwnika jest dosyć trudne, jeśli musimy na chwilę przerwać pasmo prowadzonych ataków, by zacząć się bronić, gdyż wrogowie planują nas jednocześnie zaatakować. To powoduje, iż przez chwilę odzyskają oni nieco swoich punktów życia, i znów trzeba będzie przebijać się przez pozostałe im HP, by dorwać się do ich serc. Przez to gra nieco rozleka się w czasie, gdyż musimy kontrolować ataki przeciwników. Najbardziej istotne z tego wszystkiego są walki toczone z użyciem kostek do gry pełniących rolę zestawu kart. Kostki możemy dowolnie modyfikować przed każdą z walk, umieszczając na ich ściankach posiadane zaklęcia. Te w większości przypadków są ofensywne, ale znajdziemy też defensywne oraz takie, które nakładają na wroga przeróżne efekty. A tych jest pełne bogactwo i przy pierwszych wyprawach idzie się w tym wszystkim po prostu pogubić. Każdy z bohaterów ma własne zaklęcia, więc tym bardziej jest to nieco zakręcone i na początku. Trudne do ogarnięcia. Kostki możemy rzucać sami i przez to mieć większą kontrolę nad tym, co się wydarzy, gdyż wiele zaklęć reaguje aktywnie na ilość zderzeń kości ze sobą. Zetknięcie się z inną powoduje wzmocnienie siły rzucanego zaklęcia, ale też jednocześnie zwiększa koszt jego rzucenia. Tym samym nie opłaca się rzucać nimi na ślepo, i ważna jest także kolejność ich użycia, dlatego warto jest je personalizować. Niekiedy kości obronnej, na której osadziliśmy jedynie defensywę, nie będzie sensu używać, gdyż przeciwnik nie w każdej turze będzie nas atakować, zatem ważniejsze będzie zachowanie punktów aktywacji. Niektóre z czarów mają dodatkowy efekt, jakim będzie przekręcenie kości na lewą, prawą, górną lub dolną ściankę, co pozwoli tak ułożyć posiadany zestaw, by częściej wypadał pożądany przez nas czar. Dodatkowo jeśli dojdzie do zapętlenia się kostki, gdy ścianki będą się stale powtarzać, rzucone będzie kombo, potężny czar, a jego wynik zależeć będzie od ostatnio użytej mocy. Zaklęcia, jakie umieszczamy na bocznych ściankach kostek, pozyskamy jako nagrodę po każdej wygranej walce, czy też zakupimy w sklepiku napotykanym na szlaku. Każda z kostek posiada także slot na specjalny modyfikator, który zwiększy bazową ilość uzyskiwanego ataku, punktów obrony i tak Przedmioty te możemy zdobyć w skrzyniach obecnych na przemierzanych ścieżkach gry. Można też próbować rzucić kością w ten sposób, aby przewrócić wcześniej wyrzuconą kostkę na inną jej ściankę. Postaci wrogów, z którymi przyjdzie nam się zetrzeć, są dosyć oryginalne jeśli chodzi o ich wygląd. Miejsce ich występowania jest także ściśle przywiązane do właśnie przebywanego biomu. Im dalej, tym trudniejsi i bardziej wymagający wrogowie. Niektórzy z nich są dosyć ciężcy do wykonania, a ich ataki mogą być naprawdę potężne i trudno będzie się przed nimi bronić bez dobrej znajomości tego, co możemy uzyskać z posiadanych przez nas kostek. Całkowicie inaczej gra się też każdym z dostępnych bohaterów, gdyż kładą oni nacisk na inne aspekty ataku i obrony. Moja ocena 7 na 10. Gra jest dosyć wymagająca, a przez to też ciekawa. Ciężkie są też same początki rozgrywki, ponieważ gracz nie jest jeszcze do końca zaznajomiony ze schematami działania samych zaklęć oraz tego, na zużycie ilu punktów HP może sobie pozwolić, by bezpiecznie odeprzeć atak przeciwnika tytuł jest jednocześnie znacznie przekombinowany. Widać, że autorzy przedobrzyli z udostępnioną nam funkcjonalnością, a w szczególności z połączeniem paska życia HP z kosztem aktywności gracza. Przez to rozgrywka jest sztucznie hamowana, ponieważ nie możemy wykonać na zbyt wielu akcji i zadać znaczących obrażeń przeciwnikom, gdyż ci niekiedy potrafią wykonać naprawdę mocne uderzenie i trzeba się zabezpieczać przed tym, aby nie oberwać po łapach. Duża liczba możliwości w postaci nałożonych na nas, czy też przeciwników efektów utrudnia nieco grę, ponieważ trzeba tego ściśle pilnować. Inaczej nawet się nie obejrzymy, gdy odniesiemy obrażenia. Dodatkowo schemat rozgrywki toczy się stale tym samym utartym schematem, więc zachodzi tu dosyć duża powtarzalność rozgrywki, co może nas szybko znudzić. Zmienia się otoczenie przeciwnicy oraz ich umiejętności, lecz wszystko stale pływa w tym samym sosie. Jednorazowe przejście całej mapy to około kilku godzin rozgrywki, a uzbieranie odpowiedniej ilości surowca, by móc odblokować dostępne w grze budynki, czy też bohaterów, to kolejne godziny niezbędne do tego, by uzbierać odpowiednią jego ilość. Na szczęście, grę można przerwać w dowolnym momencie, wyjść z niej, a później po powrocie rozpocząć właśnie od tego miejsca, tak więc przynajmniej to jest tutaj dobrze zrobione. Nie wszystko w grze zostało też w pełni wyjaśnione, więc czasami trafimy na sytuację, która totalnie nas zaskoczy i może być przyczyną porażki. Wrogowie potrafią być bezlitośni, niekiedy atakując ze zdwojoną mocą. Gra na Steamie kosztuje 68 zł. Patrząc na ceny światowe, u nas jest to 68 zł. Rosja i południowa Azja to koszt 23 i odpowiednio 27 złotych z hakiem, natomiast strefa euro to 64 zł. Grę można dostać nie tylko na Steamie, dostępna jest także na Epiku oraz na Gogu. Cena gry nieznacznie się waha, była dostępna także przez chwilę w kishopach, obecnie w kishopach niestety nie można jej nabyć, więc oficjalne sklepy to jedyne źródło gdzie możesz się napotkać. Gra posiada także DLC w postaci traka Jego cena to 13,50 i tutaj dostępnych jest 30 utworów. Tytuł nie posiada niestety dema, co według mnie jest pewnym minusem, ponieważ nie pozwala wcześniej zapoznać się z tym, jak gra wygląda, jak działa i jak spełni nasze oczekiwania. Co do samych ocen, tutaj mamy 45 wystawionych, z czego 71% jest pozytywnych. Wszystkich recenzji jest 68, z czego negatywnych jest 15. A jeśli chodzi o same oceny, to one są tutaj dosyć zróżnicowane. Patrząc tutaj na polskie oceny, nie ma ich na zbyt dużo, bo są tylko dwie, ale ogólnie ludzie chwalą grę przede wszystkim za grafikę za muzykę, za w ogóle wykonanie graficzne i to, że gra jest bogata w treści, jeśli chodzi o rozwiązania, czyli mechanikę. Natomiast narzekają na powtarzalność i to, że w grze praktycznie cały czas dzieje się to samo. Patrząc na aktualizację gry, to ona pojawiła się tutaj na Steamie pierwsze zapiski w marcu 2023 roku i stopniowo była rozwijana, udostępniając także demo, a później już... Po wydaniu widać, że autorzy dbają też o swój tytuł, wydając co jakiś czas różnorodne patche. Niestety tytuł nie posiada żadnych poradników, ja też myślę, żeby takiego nie skrobnąć, właśnie jeśli chodzi o początkujących graczy. Co do samej specyfikacji gry, to mamy tutaj dostępne 11 języków, w tym właśnie też i język polski. I powiem też, że polskie spolszczenie jest naprawdę dobrze wykonane. Co do kart i emotikonek, to tych troszkę jest i możecie je właśnie zobaczyć na ekranie. Gra posiada także osiągnięcia, a tych jest 15. Patrząc na czas ukończenia gry, wypowiedziała się tutaj jedynie jedna osoba i ten czas określiła na około 6 godzin. Ale to raczej chodzi o to, jak po prostu przechodzimy grę, ponieważ gra jest powtarzalna, ta jest randomizowana, jeśli właśnie chodzi o przejście. I chodzi chyba tej osobie tak naprawdę o przebycie całej ścieżki od początku aż do końca do pokonania tego meteorytu losów to pogrywa tak różnie. Średnio jest to coś około 5-6 osób, a maksymalnie 49 i 10 osób w ciągu doby. Po instalacji gra zajmie prawie 2 GB na dysku. Jeżeli gra będziemy chcieli pobrać, do pobrania będzie 1,6 GB. Zapraszam was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżeby inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzje innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie zapraszam także swojej grupy Steam yy, widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.